Dzień dobry, kochani przyjaciele. Witam Was o poranku w ten piękny, cudowny, wspaniały dzień. Dzisiaj jest 22.07.2021. Mądrość przełomu w mądrości dla wolności. Kochani, dzisiaj jest mądrość przełomu. Ten cały miesiąc jest w ogóle mądrością. I. Mogliśmy doświadczyć, możemy doświadczać mądrości wszystkich cyfr zawartych w cyklu dziewiątki. Dzisiaj jest mądrość w przełomu. Mądrość to rozwój wewnętrzny, świadomość, duchowość i wiedza. Przypomnij sobie, przyjacielu, przyjaciółko, wszystkie przełomy, jakie przeżyłeś, przeżyłaś w swoim życiu, jakie nastąpiły w twoim Życiu, jaką one dały ci mądrość. Po każdym przełomie możesz odczuwać inny stan, inny stan świadomości własnej pełnej istoty, istoty ducha, ciała, umysłu. Jak ty, Wspominasz swoje przełomy w swoim życiu i jaką mądrość one tobie dają dzisiaj? W jaki sposób używasz tej mądrości przełomów, by kreować własną rzeczywistość? Jakie myśli powstają z mądrości przełomu? Jakie emocje? Jakie czyny za tym idą? Przełom to świadomość, że praca jest tym, co się kocha. Radzenie sobie z ograniczeniami, radzenie sobie z zadaniami, radzenie sobie z wyzwaniami, radzenie sobie z przekonaniami, przede wszystkim ze swoimi przekonaniami. W jaki sposób radzisz sobie, przyjacielu, z przekonaniami, które odkrywasz w sobie? Niektóre przekonania bywają ograniczające. W jaki sposób transformujesz te ograniczające przekonania, by Twoja istota. By Twoje ciało, umysł i dusza współgrały, współpracowały, współistniały tu na tym planie fizycznym Ziemia. W jaki sposób transformujesz swoje przekonania? Czy dostrzegasz, jakimi przekonaniami żyjesz? Na co dzień, dzisiaj, teraz. Dzień produktywny 4: Działanie, akcja, wibracja. Dzisiaj, przyjacielu, Produkujesz przełom. Dzisiaj prze produkujesz przełom w mądrości dla wolności. Akcent położony na pracę, konieczny wysiłek, wytrwałość, wsparcie aniołów świadomości pracy ku, ku realizacji marzeń, poczucie spełnienia drogi duszy. Radość z pracy i przestrzeni tworzenia, rozwój umiejętności organizacyjnych i zmysł ekonomiczny. Ważny też staje się dom i rodzina. Podróże związane z pracą, którą kochasz. Sukces przychodzi z czasem proporcjonalny do włożonego wysiłku. Jest to dzień konsekwentnie i starannie budowanych fundamentów życiowych, którą jest praca. Postaw fundane, fundament a na nim dom swój postaw fundament a na nim dom swój wytrwałe bratanie się z rzeczywistością a dom twój niech stanie się domem naszym nie stanie się domem waszym niech stanie się domem wszystkich przyjaciół twojej rodziny Lekcja. Inwestować czas w budowanie fundamentów pracy. Fundamentem w pracy jest faza numer jeden, czyli działanie. Jaką masz strategię w swojej pracy, którą teraz wykonujesz? Należy nadać wyraźną strukturę swemu życiu. Dostrzec przekonania, które mają największy wpływ na Twoje życie. Jeśli dzisiaj jesteś radosny i jesteś tam, gdzie chcesz być, to gratulacje. Twoje przekonania o sobie i o świecie, w którym żyjesz, dają ci ten efekt i rezultat, który osiągnąłeś. Przestrzegaj ich, nadpisując kolejne nowe informacje pojawiające się w tej przestrzeni. Pamiętaj, że wszystko, co robisz, to dopiero początek. Kolejnego etapu, kolejnego etapu drogi Twojej duszy. Czy jesteś gotowy, gotowa na zmiany? Czy jesteś gotowy, gotowa do działania? Czy jesteś gotowy, gotowa na przełom, który dzisiaj produkujesz i na totalną transformację siebie? Na totalną transformację swoich blokujących przekonań. Jeśli tak, jesteś we właściwym miejscu, o właściwej porze. I zapraszam Cię z całego serca na cykl dziewiątki, na dziewięciodniowy pobyt. W Bobrowej Pradolinie, 197 krągi, borne sulinowo, przy jeziorze Pile. Na 9 dni pobytu w tej cudownej przestrzeni, przestrzeni radości, gdzie będziesz miał, gdzie będziesz mógł, gdzie dostaniesz wszystko, co jest Ci potrzebne, byś doświadczył siebie pełni w całości w tym kim jesteś byś odpowiedział odpowiedziała sobie na najważniejsze pytania które pojawią się w twojej duszy w twoim umyśle i w twoim ciele będą to twoje pytania i twoje odpowiedzi tu w tej pięknej przestrzeni w połączeniu z naturą, z radością, z wodą, z ogniem, z powietrzem, z ziemią, ze wszystkimi żywiołami, które istnieją, które wymyśliliśmy i ze wszystkimi żywiołami, które ty wymyślisz dla siebie. W połączeniu w całości będziesz doświadczać, będziesz poznawać, zapisywać informacje Przestrzeni swojej duszy, w przestrzeni istnienia źródła całości. Pozostań w zgodzie z samym sobą, w harmonii z innymi. Podejmuj pracę ze zrozumieniem, a nie podporządkowaniem. Naucz się widzieć różne aspekty swojej pracy. Jako jedną całość. Budujemy nową ziemię, budujemy nowy świat swoją myślą, emocją i czynem. Tym, kim jesteś, dziel się z przyjaciółmi w mądrości dla wolności. Mądrości dla wolności w tym miesiącu, w tym dniu, mądrość przełomu. Niechajcie prowadzi, przyjacielu, przyjaciółko, a wieczorna biesiada pokaże refleksję, pokaże mądrość przełomów w Twojej postaci. W Twojej postaci, tym, kim jesteś. Do zobaczenia w przestrzeni miłości. Dziękuję za dzisiaj. "Aho!"